Siemanko, z tej strony Maciej, a to jest błyskawiczna recenzja gry Watch Dogs 2 w wersji na konsolę PlayStation 4. Gra została wydana także na Xbox One oraz PC-ty. Ubi, chcąc odciąć się od średnio udanych przygód mrocznego, mściwego smutasa z głosem Batmana, przenosi nas z brudnych ulic Chicago do tryskającego radością i entuzjazmem San Francisco. Jednocześnie pod naszą opiekę dostajemy młodego, energicznego, czarnoskórego bohatera, co według jednych ma ocieplić wizerunek gry i wprowadzić nieco zupełnie niewymuszonego luzu, dla innych z kolei jest to zabieg mający triggerować ludzi przeczulonych na punkcie politycznej poprawności. Oczywiście wątkiem przewodnim jest walka ze złą i okrutną korporacją chcącą zapanować nad światem! Czy tam odpowiednio dobierać reklamy do użytkowników social mediów. My jako ten dobry, wraz z grupą innych dobrych i zbuntowanych, ratujemy bezbronnych, nieświadomych niczego konsumentów, powiększając following na swoim fanpage'u, co? Ej, sorry, ten tekst, co mi napisaliście, to na pewno o Watch Dogsach? Bo to brzmi jak symulator Gimpera czy coś. W każdym razie pomagamy społeczeństwu, hakując komputery, kamery, samochody, lodówki, pralki, kamerki nastolatek i serwery Ubisoftu. Do tego zabijamy ludzi w ilościach hurtowych i rozbijamy się niczym Tosiek Macierewicz podczas wesołych rajdów samochodem po mieście. Model jazdy tradycyjnie jest najwyższych lotów, niczym ten z hitowych produkcji jak Poldek Driver czy Puchar Sołtysa, a fizyka jest... tak. Fizyka mocno. Pozostałe aktywności jak strzelanie, skradanie czy zdalne obsługiwanie wszelkich maszyn jest zrobione nad wyraz solidnie, a samo hakowanie przestało być idiotoodporną czynnością polegającą na wciśnięciu jednego klawisza w oczekiwaniu niech stanie się magia. Mamy więcej opcji i większą kontrolę, co przekłada się na więcej zabawy. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że całkiem dobra fabuła niweczona jest przez żenadę generowaną przez fajność bohaterów. Każdy z naszych zbuntowanych młodzieńców tak bardzo próbuje być zbuntowanym młodzieńcem i pilnuje, abyśmy nawet przez chwilę nie zapomnieli, jak młody i zbuntowany jest. Momentami zastanawiam się, czy przez pomyłkę nie włączyłem Sunset Overdrive. I to tyle, jeśli chodzi o Watch Dogs 2. To bardzo solidny, przyjemny sandbox o lata świetlne jakościowo prześcigający poprzednią część. Bohaterowie irytują, ale nie na tyle, by zepsuć zabawę i ogólny odbiór całości. W sumie gra jest super męciu, okej, cool. Tak się teraz mówi? Naprawdę? I tą zbuntowaną młodzieżową myślą kończę. Cześć.